Pampeluna co roku bardzo hucznie obchodzi święto swojego patrona San Fermina. Słynny na cały świat jest bieg byków liczkami Pampeluny. W Toruniu gonitwy nie będzie, ale atrakcji nie zabraknie. Najważniejszym punktem będzie wystawa złożona z 31 gipsowych rzeźb, inspirowanych twórczością wielkiego hiszpańskiego artysty Miro. To jest taka koncepcja dosyć nietypowa. Te stożki mają być małymi dziełami sztuki, które wkraczają w przestrzeń publiczną i w jakiś sposób angażują mieszkańców Torunia w to, żeby w tej przestrzeni publicznej z dziełami sztuki się stykać. One będą wyposażone, po pierwsze będą pomalowane przez dzieci w sposób spontaniczny, po drugie będą wyposażone w bardzo specyficzne cytaty, które będą krążyć wokół idei tego, żeby każdy, kto zbliża się do tego stożka, sobie go duchowo zaadoptował. Podczas obchodów San Fermin w Toruniu od 4 do 11 lipca w ciągu całego tygodnia organizowane będą imprezy, konkursy, a także degustacja potraw z Hiszpanii i regionu Nawarry. Przede wszystkim charakterystycznej dla regionu Nawary kiełbaski Chistorra, którą będziemy serwować naszym gościom. Kurczaczka w marynacie z La Manche, a w naszym lokalu będzie można spróbować przeróżnych, fantastycznych oczywiście hiszpańskich win. Podczas święta San Fermin w Toruniu nie zabraknie też koncertu flamenco i oczywiście hiszpańskiej muzyki.